Obywatelska na konferencji prasowej informowali, że jeżeli pojawi się taka możliwość i rząd wprowadzi specjalny przepis mówiący o tym, że gminy mogą dopłacać do systemu odpadów śmieciowych, to oczywiście radni klubu Koalicja Obywatelska pochylą się nad tym i rozpatrzą możliwość, przebadają przede wszystkim budżet, czy taka sytuacja będzie możliwa, aby obniżyć opłaty za wywóz śmieci. Dalej, w sierpniu rząd uchwalił ustawę, nowelizację ustawy tak zwanej śmieciowej, mówiącej o tym, że gminy mogą, powiem tak kolokwialnie, dopłacać do interesu, czyli do tego, aby system się zbilansował. W ślad za tym radni klubu Koalicja Obywatelska pismem wnioskowali do pana prezydenta Glamockiego o powołanie komisji, która miała zająć się przebadaniem. I wracam do tego, co mówiłem przed chwileczką, o czym mówiliśmy w maju, aby przebadać, że, czy budżet jest w stanie niejako unieść ciężar tej ewentualnej obniżki opłaty za wywóz śmieci. Przypomnę także, że ustawa śmieciowa weszła, szanowni państwo, w życie z końcem września. Wiemy już także dzisiaj, że do obecnego systemu śmieciowego miasto będzie musiało dołożyć około 900 tysięcy. Wiemy także, że w 2022 roku będzie to ponad 1 000 000 złotych, 1 200 000, jeśli dobrze pamiętam. Wiemy także, że zaczął działać zespół, który pod przewodnictwem pana skarbnika stara się sprawdzić, jaka jest możliwość obniżenia tej stawki. Szanowni państwo, my dzisiaj jako radni klubu Koalicja Obywatelska mamy pewną propozycję także dla naszych mieszkańców. Myślę tutaj o konsultacjach, do których chcielibyśmy zachęcić naszych mieszkańców, ale o szczegółach wiceprzewodniczący Paweł Naporski. W związku z tym, szanowni państwo, że poznaliśmy 15 listopada projekt uchwały budżetowej na przyszły rok. W związku z tym, że zgodnie z tym projektem pan prezydent założył niepodwyższanie opłat za wywóz odpadów, czyli pozostawienie na poziomie 28 zł, my występujemy dzisiaj do mieszkańców z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi, sugestii, jak mieszkańcy widzą dalsze funkcjonowanie tego systemu. Czy chcieliby, abyśmy obniżyli opłaty za odbiór odpadów o złotówkę, 2, 3, pamiętając, że obniżenie o każdą złotówkę powoduje mniej w budżecie miasta o 1 000 000 złotych, a ten 1 000 000 złotych musielibyśmy uzupełnić jakoś. No nie widzimy innych możliwości, ponieważ koszty funkcjonowania samorządu w dużym zakresie są stałe. Nie widzimy innej możliwości, jak dołożenie tych ewentualnie brakujących milionów z inwestycji, ze środków przeznaczonych na inwestycje. Wiemy, że przyszłoroczny budżet jest proinwestycyjny. W związku z tym chcielibyśmy, aby mieszkańcy odpowiedzieli nam na pytanie, żeby z nami skonsultowali to, czy chcieliby, abyśmy w przyszłym roku zrealizowali mniej inwestycji, ale w zamian za to obniżyli opłatę za wywóz odpadów, pamiętając, że obniżenie o każdą złotówkę to mniej o 1 000 000 w budżecie, a tym samym mniej o milionową bądź 2-3 milionową inwestycję, chociażby, nie wiem, przebudowa ulic czy jakichś innych inwestycji, które są zapisane w przyszłorocznym budżecie, czy też nie. Czy też mamy pozostawić na tym poziomie, ale inwestycje, które są zapisane w budżecie, realizować. W związku z tym prosimy państwa, abyście do 2 grudnia odpowiedzieli nam, czy skonsultowali z nami to, jak widzicie system gospodarowania odpadami. Czy chcecie, abyśmy obniżyli opłaty, ale nie realizowali jakichś inwestycji, czy aby opłaty pozostały na tym poziomie, który jest teraz, ale w zamian za to zrealizowali te inwestycje, które państwo oczekujecie, a które są zapisane w przyszłorocznym budżecie miasta. Do 10 grudnia Komisja Budżetu musi przedłożyć stosowne poprawki prezydentowi Grudziądza. My wiemy, że takie posiedzenie Komisji Budżetu odbędzie się 6 grudnia. Wcześniej pracować będzie Komisja Budżetu 3 grudnia, więc do 2 grudnia poczekamy na państwa informacje pod tym numerem telefonu 566 335 442. Można dzwonić codziennie od poniedziałku do niedzieli w zasadzie.
zasadzie, od godziny 10 do godziny 15, bądź po prostu maile, to całodobowo tutaj obsługujemy tę skrzynkę, konsultacje.grudziac@wp.pl. Po tych sugestiach od Państwa podejmiemy stosowne dalsze działania. Jakie są efekty pracy tego zespołu, który nas zespół, Panie Redaktorze, cały czas pracuje. Pochylamy się nad tym, czy można wprowadzić inne rozwiązania. Wiem, że też są jest sugerowane wprowadzenie in-house'u, ale to wiąże się z konkretnymi inwestycjami na początku, chociażby zakupem pojazdów. To są na razie takie szczątkowe informacje i gdzieś raczkujące. A zespół zbierze się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Będziemy dalej analizować koszty funkcjonowania systemu i zastanawiać się, czy można je obniżyć. Pracowaliśmy nad tym już wcześniej, przed przyjęciem uchwały na początku tego roku, podwyższającej opłaty za wywóz odpadów. No niestety ze względu na obowiązującą wówczas ustawę i stałe koszty funkcjonowania systemu, a także oferty przetargowe, które są ofertami konkurencyjnymi i najniższymi, które mogły wówczas być tutaj przedstawione. Teraz mamy podobną sytuację. Nie udało się takich środków zaoszczędzić nigdzie, więc no, próbujemy znaleźć w większym gremium jakieś oszczędności bądź jakieś inne rozwiązania, które by pozwoliły na obniżenie tych opłat. Jednakże wiemy doskonale, że każdy samorząd w Polsce praktycznie boryka się z olbrzymimi problemami związanymi z gospodarowaniem systemu odpadów i też z wysokimi stawkami za wywóz tych odpadów, bo to reguluje rynek. Najważniejsze, Szanowni Państwo, pamiętajmy, ja mówiłem o tym, że do tegorocznego systemu musimy dołożyć już około 900 tysięcy, a więc to są pieniądze de facto, które zostały znalezione już w budżecie przez skarbnika i te pieniądze no, jakby zbilansują ten system, który de facto powinien się tak naprawdę sam zbilansować. Tak więc pamiętajmy o tym, że te pieniądze niejako się już znalazły. Natomiast rzeczywiście systemowo trzeba myśleć o tym, aby w roku 2022 no, pochylić się nad tym i spróbować rzeczywiście być może obniżyć, ale mając cały czas w pamięci, że już w roku 2022 też dokładamy 1 200 000. Oczywiście to nie jest żadne mistrzostwo świata, ale pamiętajmy także, że z informacji z Regionalnej Izby Rachunkowej mamy takie, że RIO mówi, nie wolno też, znaczy źle, nie wolno, aby nie nadużywać tego, żeby bilansować system z budżetu miasta. I pewnie, drodzy Państwo, kluczem do tego, zresztą wszyscy o tym głośno mówią, jest rynek surowców wtórnych, czyli wyselekcjonowanych odpadów, które tak naprawdę gminy mogą sprzedawać i z tych środków bilansować ewentualne braki. Jak to powiedział wiceprezydent Bydgoszczy, bardzo ładnie mi się to ostatnio podobało, że choćby mieszkańcy byli mistrzami świata w segregowaniu. Jeżeli nie zostanie stworzony taki rynek surowców wtórnych, to niestety i tak mieszkańcy naszych gmin, miast będą nadal płacić więcej. A więc tu jest też klucz do tego, aby te środki wpływały z takiego przedsięwzięcia na obniżenie samego systemu. Wiemy też, że z poprzednich spotkań, że w ciągu grudziądzu kilka tysięcy osób nie płaci za odpady, bo na przykład wynajmują mieszkania wielu osobom, płacą za jedną albo w ogóle, a produkcja śmieci się odbywa. Tak. I to wciąż jest problemem, pewnie nie tylko Grudziądza. Tak, Szanowni Państwo, to jest problem nie tylko Grudziądza. Zastanawiamy się, jak ten problem rozwiązać. Są mechanizmy w ustawie o utrzymaniu czystości porządku w gminach, które gdzieś ten system pozwalają uszczelnić, jednakże nie do końca w naszej ocenie one są sprawiedliwe dla tych mieszkańców, którzy płacą, bo tutaj mówię o takim chociażby rozwiązaniu jak od metra sześciennego zużytej wody, bądź od metra kwadratowego lokalu mieszkalnego. Na tym myślę, że zespół powołany przez Pana Prezydenta na nasz wniosek będzie się również pochylał i może jakieś rozwiązanie w tym zakresie też będziemy próbowali wypracować. Niemniej jednak no, to nie zmienia faktu, że przepisy, na które samorządy nie mają wpływu, powodują tak drastyczny wzrost kosztów. Chociażby opłata środowiskowa, chociażby nie wiem, opłata za paliwo, chociażby opłata za funkcjonowanie innych mechanizmów, które rozporządzeniami są wprowadzane i które my na szczeblu samorządowym musimy zastosować. Ja mam pytanie, czy zespół będzie też się zajmował
nowymi stanowiskami, które powstały w wodociągach w ostatnim czasie, które mają bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania. To znaczy... Powstało kilkanaście stanowisk dyrektorskich i tutaj mówimy na przykład w tym roku 900 tysięcy, to jest trzech dyrektorów, wynagrodzenie roczne. To znaczy to jest zakres, którym zespół teoretycznie mógłby się zająć, ale jeszcze nie rozmawialiśmy na ten temat. Na razie skupiliśmy się na tych zadaniach, które bezpośrednio wynikają z ustawy o samorządzie gminnym i z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, czyli na zakresie działania Rady Miejskiej i prezydenta Grudziądza. Regulacje związane ze spółką miejską reguluje kodeks spółek prawa handlowego. Niemniej jednak będziemy rozważać też zajęcie się tym problemem. Dobrze, i te konsultacje będą w jakiś sposób wiążące, bo rozumiem, że jak dostaniecie ileś tam telefonów, maili, czy przekażecie potem, nie wiem, prezydentowi. Przekażemy je prezydentowi, podejmiemy stosowne działania zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.